Święto Bożego Ciała ma pomóc nam usłyszeć kołatanie Pana Jezusa do drzwi naszych serc, mówił podczas uroczystości Bożego Ciała w Bielsku Białej biskup Tadeusz Rakoczy. Ordynariusz bielsko-żywiecki przewodniczył procesji, która przeszła 7 czerwca ulicami stolicy Podbeskidzia. Uczestniczyły w niej rzesze bielszczan. Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się mszą świętą polową przed Bielską Katedrą. W homilii biskup zauważył, że procesja Bożego Ciała przypomina, że istnieje coś więcej niż sprawy doczesne, że Bóg rzeczywiście jest obecny w świecie, a w wędrówce po świecie nie jesteśmy sami. Kaznodzieja zachęcał do postawienia sobie pytania, czy Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary. Cytując słowa świętej Teresy z Lisieux, ordynariusz podkreślił, że Jezus codziennie zstępuje z nieba nie po to, by zostawać w złotej puszce, lecz by znaleźć niebo ludzkiej duszy, uczynionej na Jego obraz. Pasterz diecezji zauważył też, że współczesnemu człowiekowi brakuje wiary gotowej na wszystko z miłości do Jezusa Eucharystycznego. Z żalem trzeba stwierdzić, że dla wielu chrześcijan, tak jak dla starożytnych pogan, niedziela jest często tylko dniem słońca, dniem wolnym, spędzanym na zadowoleniu i rozrywce. Po liturgii wyruszyła tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem, która przeszła ulicami w okolicach Bielskiego Wzgórza Zamkowego. Wierni modlili się przy 4 ołtarzach, które swym wystrojem i przesłaniem nawiązywały do hasła tegorocznego roku liturgicznego Kościół naszym domem. Ostatni ołtarz znajdował się na placu przed kościołem pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Białej. Tu odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste błogosławieństwo.